Hej, to Ewa Niespodziana, dzisiaj zapraszam Was na 10 faktów o mnie. Pierwsze, jestem uzależniona od pieprzu. Jak robię dania w domu, to widzę, że mojego faceta wykręca, no ale mówi, że dobre. Drugie, jak zrobię coś głupiego, to nie czekam na reakcję ludzi, tylko zaczynam się sama siebie śmiać, pokazując przy tym, że mam dystans do siebie. Trzecie. Przez 3 lata, słuchajcie, grałam w piłkę nożną, gdzie byłam napastnikiem. Czwarte. Stwarzam pozory, słuchajcie, spokojnej dziewczyny, ale ci, którzy mnie znają, wcale tak nie myślą. Lubię się powygłupiać, lubię pozaczekać obce osoby i nie boję się wyzwań. Ósme. Nigdy nie miałam świadectwa z paskiem i się wcale tego nie wstydzę. Szóste. Jestem nudna, nie lubię imprezować, no ale czasami winko z koleżanką wypić w domu, czemu nie? Siódme. Mam więcej screenów w telefonie niż swoich zdjęć, więc mam dowody na wszystko. A teraz prawdziwe ósme. Jak byłam mała, często zasypiałam w szafkach, bawiąc się w chowanego. No i rodzice po prostu wychodzili z siebie, szukając swojego dziecka. Teraz dziewiąte, moi drodzy. Mam bardzo dziwny fetysz. Uwielbiam ludzi, którzy nie wymawiają R. Więc jeżeli należysz do tych ludzi, bądź znasz kogoś, kto nie wymawia R, napisz koniecznie w komentarzu. Dziesiąty i ostatni fakt o mnie jest taki, że jestem bardziej rozpoznawalna bez makijażu niż makijażem. To już tyle na dziś. Jeżeli macie też jakieś fajne fakty o sobie, możecie pisać w komentarzu. No i jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie suba.